Zastanawiam się nad tytułem wystąpienia i ten tytuł jest w gruncie rzeczy kompromisem pomiędzy dwoma innymi, mianowicie jeden mógłby brzmieć traktując świadomość poważnie, a drugi making sense of phenomenal consciousness. Co tutaj chciałbym Państwu zaprezentować? Mianowicie chciałbym spróbować zastanowić się, co daje się zachować z pojęcia świadomości fenomenalnej, tak aby to pojęcie próbować uczynić zoperacjonalizowanym. To znaczy, żeby to nie była etykieta, którą się posługujemy, a nie bardzo wiemy w gruncie rzeczy, do czego ją przykleić, ale aby było to pojęcie, z którym coś potrafimy robić. Być może to, co Państwu zaprezentuję, jest niewłaściwym rozumieniem świadomości fenomenalnej. Ja się przyglądałem wielu pracom na temat świadomości fenomenalnej. No i szczerze mówiąc, nie znalazłem takiego ujęcia, które by mi pozwalało no właśnie zrozumieć tę świadomość fenomenalną w inny sposób niż ten, który tu Państwu zaprezentuję. Myślę, że stawiałbym się tutaj po stronie pod tym przynajmniej względem Daniela Denneta, który też ma, jeśli się nie mylę, kłopoty ze zrozumieniem, jak to jest ze świadomością fenomenalną. Z tym, że to, co chciałbym zaprezentować, jest dalece mniej radykalne niż podejście Denneta. Mianowicie, to nie chodzi o eliminację świadomości fenomenalnej, jakieś jej skłajnowanie, jak to Dennett nazywa. Tu chodzi raczej o to, aby zastanowić się, co się da uratować z pojęcia świadomości fenomenalnej, albo co w gruncie rzeczy wartościowego tkwi w świadomości fenomenalnej i co być może daje się wykorzystać przy tworzeniu pojęcia świadomości. Bo dla mnie pojęcie świadomości fenomenalnej to jest jak gdyby pierwszy krok w badaniu świadomości. Proszę Państwa, to wszystko zazwyczaj zaczyna się od przykładów. Mamy najrozmaitsze przykłady tego, kiedy pojawia się świadomość fenomenalna. No i te przykłady wiadomo, prawda? Na coś patrzymy i mamy jakieś doznanie. Mamy coś, co nazywa się conscious experience. Oczywiście tutaj już wczoraj była mowa o tym, że określenie świadome przeżycie czy świadome doznanie niesie w sobie taki element pleonastyczności, ale ponieważ tego się używa, no więc na razie to sobie zostawi. No i w związku z tym zwykle mówi się, że no patrzę na truskawkę, mam doznanie czerwieni, słyszę muzykę, mam doznanie barwy, dźwięku, no i tak dalej, i tak dalej. I tych przykładów się mnoży i zawsze mówię i tak dalej, i tak dalej. Sugerując, że tych przykładów można mnożyć i potem dojdziemy wreszcie do takiego ogólnego pojęcia świadomości fenomenalnej. No i proszę Państwa, zacznijmy zatem od czegoś, co no właśnie nie budzi specjalnych wątpliwości, a więc od spostrzegania wzrokowego. No i teraz taki badacz świadomości powiada tak, że z jednej strony proces spostrzegania wzrokowego to jest proces odbioru wrażeń zmysłowych, czyli określone powiedzmy zespoły procesów całkiem złożone, jak wiemy, które się nazywa, określa mianem sensation i te procesy dzieją się w organizmie, a dokładniej rzecz biorąc, jak będzie o tym mowa, na pograniczu organizmu i otoczenia. Z drugiej strony, kiedy mamy właśnie jakieś spostrzeżenie wzrokowe, to pojawia się owo świadome doznanie, czyli conscious experience, czy świadomość fenomenalna, czy trwanie, jak to woli. I daje się przykład. To jest, proszę Państwa, cytat z Chalmersa, wszyscy przywołują z Chalmersa, więc nie będę gorszy. Chalmers powiada, że z jednej
strony mamy procesy przetwarzania informacji i to przetwarzanie nie zachodzi w zwykłym ukryciu, czyli nauka sobie z tym daje radę, ale z drugiej strony jest aspekt wewnętrzny. Jest coś takiego jak poczucie bycia podmiotem poznawczym. Ten wewnętrzny aspekt to doznanie światowe. Ja tutaj przyjmuję pewną konwencję terminologiczną, mianowicie słowo experience będę tłumaczyć jako doznanie. Wiem, że to się tłumaczy rozmaicie, nie pasuje akurat to. Jeśli komuś nie pasuje, to może sobie to przekładać na przeżycie, doświadczenie, czy jakikolwiek inny sposób. Ale ważne jest, że to jest odpowiednik tego określenia angielskiego experience. No i proszę zwrócić uwagę, nie będziemy czytać ciągu dalszego, ale dalej są właśnie przykłady. Przykłady, które odwołują się do tego, co nazywamy sensations. No, proszę Państwa, tu jest ten problem. Mamy z jednej strony wrażenie, a z drugiej doznanie. Pojawia się pytanie, jak się ma jedno do drugiego? Czy można to utożsamić? Postaram się pokazać, że nie można tego utożsamić. A skoro nie można tego utożsamić, no to po co wprowadza się pojęcie doznania? No i znowu mam coś wspólnego z poprzednim referatem, prawda? Zdjęcie truskawki. I teraz, kiedy komuś coś takiego pokazujemy, to mamy z jednej strony pytanie, co widzimy, i każdy odpowie, widzimy czerwoną truskawkę. Ale z drugiej strony mamy pytanie, które lubią badacze świadomości, czego doznajemy. Jakiego rodzaju świadomość pojawia się wtedy, kiedy widzę dojrzałą truskawkę? No i wtedy się pojawia doznanie czerwieni, kształtu, faktury tego obiektu. Jak to będą doznania z innej modalności smakowej, to jeszcze coś tam będzie. Prawda? Wtedy nie będzie co widzimy, tylko co smakujemy. Proszę Państwa, zatem powiedzieliśmy sobie, że z jednej strony mamy wrażenia, z drugiej strony mamy doznania i teraz jaki jest związek jednej z drugim? No więc jeśli mowa o wrażeniach, to te wrażenia powstają jako efekt procesu sensercji. Ten proces sensercji to jest proces detekcji bodźców. Do receptorów dociera bodźce różnego rodzaju. Mamy, jak wiadomo, różne modalności sensoryczne. Każda modalność jest wrażliwa na inne typy bodźców. Efektem tych procesów detekcji jest właśnie wrażenie. Po jednej stronie jest zatem bodziec fizyczny, po drugiej stronie jest wrażenie. I wiemy, że wrażenie jest rezultatem procesu sensu. Proszę Państwa, to zostało zrobione. Na tym się zajmuje pewna dyscyplina naukowa. Ta dyscyplina naukowa nazywa się psychofizyka i ona w szczególności uznaje tyle, że wrażenie pojawia się wtedy, kiedy zmienia się natężenie bodźca fizycznego. A więc my nie reagujemy na poziom natężenia bodźca fizycznego, tylko na zmianę poziomu natężenia bodźca fizycznego. A więc wrażenie jest efektem zmiany w bodźcu fizycznym. I ponieważ psychofizyka to zrobiła tak jak należy, czyli ilościowo, te wrażenia są kwantyfikowane. A więc można je wyrażać liczbowo. Można zatem powiedzieć, że wrażenia są znaturalizowane. To zostało zrobione. Zatem nie można prawdopodobnie tych wrażeń utożsamić z doznaniami. Bo gdybyśmy je utożsamili z doznaniami, no to w zasadzie te wszystkie opowieści, żeby ładnie to nazwać, o świadomości fenomenalnej tracą sens. No więc w związku z tym, co dalej? Proszę Państwa, sprawa następna. Okazuje się, że wrażenia wcale nie są najważniejsze. Wrażenia to jest taki składnik procesu, który jest dla organizmu zdecydowanie ważniejszy. Mianowicie to jest składnik percepcji. Wrażenie
doświadczenia odpowiadają temu, co się dzieje na granicy organizm-otoczenie. Bodziec dociera do oczu, do uszu, do skóry i my reagujemy na bodziec. Rozpoznajemy cechy bodźca. Ale to nie jest ważne, co się dzieje tuż przy mnie, prawda? Ważne jest to, co się dzieje w pewnej odległości ode mnie. Ja używam wzroku po to, żeby rozpoznać przedmioty w jakiejś odległości. Używam słuchu w tym samym celu. Z pozostałymi modalnościami jest troszkę gorzej, ale nie tak źle. Za tym, co przyciąga znacznie większą uwagę, jest badanie percepcji. Ale percepcja to już jest innego typu proces. Mianowicie to jest próba uzyskania informacji o tym, co jest pewnej od nas odległości na podstawie wybranej informacji zawartej w bodźcu. Ale to znaczy tyle, że ten bodziec musi być odpowiednio przetworzony i wydobyta zupełnie inna informacja niż ta, która wiąże się z cechami samego bodźca. Czyli mamy jak gdyby dwa podejścia. Podejście czysto psychofizyczne, które koncentruje się na naturze bodźca, a z drugiej strony podejście percepcyjne, które mówi, że te bodźce są tylko budulcem dla wydobycia informacji o obiektach otoczenia. No i tu jest ta konkluzja, zatem my jako organizmy biologiczne jesteśmy raczej perceptorami niż takimi detektorami sensorycznymi. Proszę Państwa, skoro tak, to pojawia się pytanie. Świadomość fenomenalna jest zawsze w tych przykładach korelowana z wrażeniami. A więc w gruncie rzeczy dotyczy procesów sensorów. Teraz, czy da się jakoś prosto odnieść to pojęcie świadomości fenomenalnej do tego, co ważniejsze, czyli do percepcji? Na czym ma polegać doznanie dojrzałej truskawki? No, mogę mieć doznanie czerwieni, doznanie kształtu, doznanie wielkości, ale co to jest doznanie dojrzałej truskawki? Ktoś może powiedzieć, że to jest kombinacja tych prostych doznań. Jak już mówiłem, percepty, czyli skutki percepcji, nie są kombinacją cech bodźców. Tak samo doznanie perceptu nie może być kombinacją prostych doznań. Zatem pojawia się pytanie, no to wobec tego, co się dzieje na tym poziomie, który jest dla nas ważniejszy, na którym na pewno świadomość mamy. Mamy większą świadomość tego, że coś się zbliża ku nam, niż świadomość tego, że ten obraz nam się zwiększa. No więc, co z tym zrobić, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że ci, którzy opowiadają o świadomości fenomenalnej, właśnie mówią i tak dalej, prawda? Zaczęliśmy od tych wrażeń i doznań, a tam dalej się to potoczy. Proszę Państwa, nie potoczy. Okazało się, że psychofizyka też była zakrojona znacznie szerzej. Ona była zakrojona właśnie tak, że wyobrażano sobie, że zaczynając od detekcji bodźców, łatwo dojdziemy do procesu percepcji. Okazało się, że nie tędy droga. Psychofizyka jest niezbędna współcześnie przy tworzeniu teorii percepcji. Ale ona dostarcza tylko bardzo podstawowych informacji, które muszą być wkomponowane w całe struktury. I to na dodatek w bardzo określony sposób. A zatem, skoro tak, no to koncepcja świadomości fenomenalnej jest prawdopodobnie, a ja jestem o tym przekonany, tak samo. Zwolennicy świadomości fenomenalnej są przekonani, że od pojęcia świadomości fenomenalnej i od jej koncepcji będzie łatwo przejść do bardziej złożonych form świadomości. Ale jak? Nie wystarczy i tak dalej. Prawda?
to trzeba pokazać, jak to się przerobi. Proszę Państwa, zatem co z tym fantem zrobić? Po pierwsze, pierwsza sprawa to jest próba określenia, co to znaczy, że doznaje czerwieni. To jest pewna hipoteza, pewne przypuszczenie, może się Państwu podobać, może się nie podobać, ale to trzeba zoperacjonalizować, jak już wcześniej wspomniałem. Więc moja hipoteza, która opiera się na cytatach rozmaitych ludzi, którzy w tej kwestii wyrobili sobie nazwisko, jest pewną próbą interpretacji. No więc mamy Chalmersa. Czerwień fenomenalna jest inną własnością niż czerwień zewnętrzna. Więc skoro czerwień fenomenalna jest inną własnością niż czerwień zewnętrzna, no to z całą pewnością doznaje czerwieni nie odsyła do czerwonej powierzchni. Nie może odsyłać do czerwonej powierzchni. Bo to jest czerwień zewnętrzny. Dokładnie, proszę zwrócić uwagę, my już, ale mniejsza z tym, to pominimy, to będzie niepotrzebna dygresja. Zatem, proszę Państwa, jedyne co pozostaje, to trzeba przyjąć, że kiedy mam wrażenie czerwieni, to nie tyle uchwytuje cechę czegoś fizycznego, tylko cechę mojego stanu mentalnego. To jest oczywiście trywialne. Ale proszę zwrócić uwagę, że to w tych rozważaniach na temat świadomości fenomenalnej jest krzepnie ukrywane. Bo jeśli przyjmiemy, że to jest cecha wrażenia mentalnego, doznania mentalnego, cierpienia rzadku mentalnego, to pojawia się pytanie, jaka to jest cecha? Prawda? Jak ją spróbować scharakteryzować? Jeśli można było znaleźć mierniki wrażeń, to dlaczego nie można spróbować scharakteryzować doznań w podobny sposób? Więc mamy stany mentalne i te stany mentalne mają takie własności, nie nazwiemy ich sensoryczne, ale quasi-sensoryczne. Prawda? Kiedy mam doznanie czerwieni, to jest mi czerwone, a nie to jest czerwone. Prawda? Jest mi czerwone, to jest ten stan mentalny. Co to bliżej znaczy, proszę Państwa? To Państwu tego nie powiem, ale nie powiedzą Państwo tego również ci, którzy mówią o świadomości fenomenalnej, ale to jest próba wyjścia do pewnego programu badawczego. Zastanówmy się, co to może znaczyć. W jaki sposób ja rozpoznaję różnicę między tym, że jest mi czerwona, a jest mi niebieska. Kwestia druga. Mianowicie, jak już wspomniałem, wrażenie pojawia się wtedy, kiedy następuje zmiana natężenia bodźca fizycznego. Kiedy pojawia się doznanie. Odpowiedź brzmiałaby, że pojawia się wtedy, kiedy jest wrażenie. Otóż mnie wydaje się, że nie. Że doznanie, czyli świadomość tego, że jest mi czerwono, pojawia się dlatego, że przedtem było mi żółto. A więc tak naprawdę doznanie jest efektem zmiany wrażenia. Czyli w moim umyśle musi nastąpić zmiana w akcie mentalnym. Obserwowalna zmiana w akcie mentalnym. Coś się zmieniło. Proszę zatem zauważyć, że doznanie w gruncie rzeczy jest efektem podwójnej zmiany bodźca fizycznego. Jedna zmiana potrzebna jest, żeby wystąpiło wrażenie, druga zmiana potrzebna jest po to, żeby to wrażenie zostało zastąpione innym wrażeniem. I dopiero wtedy pojawia się doznanie. Proszę Państwa, skoro wrażenia informują nas o tym, co jest na granicy między organizmem a otoczeniem, to o czym informują nas doznania? Doznania informują nas o tym, co się dzieje na granicy ciało-umysł. Czyli mamy z jednej strony to, co tuż przy mnie i organizm, z drugiej strony organizm i to, co we mnie. Czyli jak gdyby na powierzchni umysłu. To są te naskórkowe doznania świadomościowe. Ale my wszyscy wiemy, że naskórkowe doznania świadomościowe to jest dalekie od pełnej świadomości. W związku z tym, czy można pójść krok dalej?
Jeśli w ten sposób zreinterpretować świadomość fenomenalną, to można potraktować jako materiał do tworzenia świadomości. Czymże w takim razie będzie ta świadomość, którą tutaj można nazwać świadomością konstytuującą? Tak jak percepcja informuje nas o obiektach w otoczeniu, tak świadomość konstytuująca informuje nas o obiektach w umyśle. A więc na przykład o przeżyciu. Proszę Państwa, reasumując ten wątek świadomości fenomenalnej. Świadomość fenomenalna jest zakotwiczona w aktualnym doświadczeniu sensorycznym. Konia z rzędem temu, kto mi powie, jakie jest doznanie, kiedy wyobrażam sobie coś niebieskiego. Czy jaka jest świadomość fenomenalna, kiedy wyobrażam sobie coś niebieskiego? To jest niemożliwe, bo to by znaczyło, że Mary może sobie wyobrazić barwę. A więc to musi być zakotwiczone w doznaniu sensorycznym. Po drugie, wiąże się z odczuciem zmiany wrażenia. Po trzecie, to jest to, co się dzieje na granicy organizm-otoczenie. A nie, organizm, czyli ciało-umysł. Przepraszam, to by nie było. I po czwarte, to jest tylko etap tworzenia świadomości, którą w braku lepszej nazwy proponuję nazwać konstytuującą. Części drugiej nie będzie, poza sygnałami, bo to jest kwestia, która być może się pojawi. Tu, proszę Państwa, problem jest taki, mianowicie ja osobiście uważam, że gdyby do świadomości prowadziła droga przez świadomość fenomenalną, której nie widzę, to by było beznadziejne. Dlatego, że zupełnie nie wiadomo, jak dalej to rozwinie. A ja nie mam wątpliwości, że są sytuacje, w których ja mam świadomość, a świadomość fenomenalna jest skrajnie zredukowana, albo żeby w ogóle wprowadzić tam pojęcie świadomości fenomenalnej, to trzeba by dokonywać jakichś niezwykle sztucznych zabiegów. No i to jest taki przykład polegający na tym, że wyobraźmy sobie, że wieczorem kładziemy się do łóżka, ciemno, cicho, nic nam nie przeszkadza i myślimy o tym, co nam się przydarzyło. Ale nie myślimy w takim sensie, że odtwarzamy to, czego doświadczyliśmy. Raczej zastanawiamy się nad tym, dlaczego pewne plany się nie powiodły. A więc mieliśmy pewien pomysł na realizację jakiegoś zadania, tam kompletnie nie wyszło. Czyli, mówiąc bardzo, bardzo swobodnie, mieliśmy pewien ideał i nie udało się tego osiągnąć. Teraz nie analizujemy tych faktycznych sytuacji, tylko fingujemy sobie sytuację, która gdyby zaszła, to byśmy to osiągnęli. Co więcej, możemy sobie wyobrazić, że gdyby to się udało, to bylibyśmy bardzo radośni. Więc wyobrażam sobie pewien stan wewnętrzny. Co więcej, zastanawiam się nad tym, jak jutro ludzie zareagują na moje dzisiejsze zachowanie. Proszę zwrócić uwagę, że to jest standard. Co robimy, prawda? Gdzie tu jest świadomość fenomenalna? Jak jest, to ona jest tak ukryta, że żeby ją wydobyć, trzeba stosować nie wiadomo jakie zabiegi. A to jest, moim zdaniem, klasyczny przykład funkcjonowania świadomości. W związku z czym, proszę Państwa, to już ostatni slajd. Jakie cechy może mieć ta świadomość konstytuująca? Po pierwsze, służy rozpoznawaniu przeżyć. Nie tych własności na granicy ciało-umysł, tylko cech przeżyć, które mam w umyśle. Moich wspomnień, moich oczekiwań, moich wyobrażeń i tak dalej. Po drugie, ta świadomość ma zdolność do, tak proszę Państwa, rozpoznaję przeżycie w stylu nie mogę się uwolnić do jakiegoś tam wspomnienia. A to ciągle do mnie wraca. Mam świadomość tego, że tego się nie da wyrzucić z mojego umysłu. Po drugie, świadomość konstytuująca ma tę cechę, że ja mogę się przestawiać z jednego strumienia przeżyć na inny strumień przeżyć.
siedzę sobie na wykładzie i komuś się przyglądam, bo wykonuję jakieś dziwne ruchy, ale mówię sobie, a teraz będę słuchać referendum. I tu jest ten moment takiego świadomego decydowania. Prawda? I po trzecie, świadomość konstytuująca ma pewną zdolność polegającą na tym, że w gruncie czy ona umożliwia nam manipulowanie przeżyciami. To przykład nie z mojej działki, ale chcieliłem się postać mojej żony, dajmy na to, która zastanawia się, czy gdyby ta sukienka była niebieska, to warto byłoby ją kupić. No i teraz, proszę Państwa, trzeba to wszystko po kolei poopracowywać, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że to pojęcie świadomości fenomenalnej, ono będzie tu przydatne. Ale nie tak, jak sobie to wyobrażają ci, którzy o niej mówią. I to tyle. Chciałbym Państwu do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. To jeszcze konkluzje, ale one są oczywiste, więc już nie będę mówić. Dziękuję bardzo. Zapraszam do dyskusji. Wioletta Czernowska. Ja mam dwie kwestie. Pierwsza to taka, która właśnie mówiła o dzisiaj. Trochę głośno. Pierwsza to taka, mam dwie kwestie. Pierwsza to taka, która miała dzisiaj chodzi o to, że rzeczywiście ta świadomość, o której się mówi, świadomość fenomenalna, świadomość archaiczna, to, że tak powiem, to jeden sposób rozumienia świadomości, nie ta jako inaczej, nie ta jednostka świadomości, o której trzeba by mówić. Tak jak mówisz, zaczęłam mówić o jakichś innych konstrukcjach, być może po Pisarlowsku przeżycie jest tą konstrukcją właśnie taką nadrzędną, być może strumień, więc to jest jedno. Czy tutaj chodzi o kwestię jednostki świadomości? Że gdyby mówimy nie o tej jednostce świadomości, sprowadzając się do świadomości fenomenalnej, o której trzeba by. A druga kwestia jest tego rodzaju. Tutaj pojawiał się w referacie jeden problem taki, że zmienia się ta świadomość doznaniowa wtedy, kiedy zmienia się wrażenie, a potem mówisz, że to my świadomie zmieniamy. Także myślę, że są możliwe dwie sytuacje po prostu, tak? Że czasami intensywne wrażenie, tak? Czyli odpowiednio poruszający się referent sprawi, że skupią się na referacie, lub odpowiednio mówiące oczywiście, a czasami jest to świadome wyjście. Tak też wydaje mi się, że podobnie jest z tą taką kwestią tego, co ja sobie wieczorem przypominam, tak? Bo jeżeli jestem umysłem analizującym i planującym, to przypomnę sobie, dlaczego moje plany nie wyszły. Jeżeli jestem umysłem psychologizującym, emocjonalizującym, jako kobieta mogę powiedzieć, nie analizuję w ten sposób. Dziękuję. Pierwsze pytanie. Już nie chodzi o jednostkę świadomości, to raczej chodzi o zdanie sobie sprawy z tego, że świadomość nie dotyczy nas kurtkowych cech stanów mentalnych. Świadomość dotyczy pewnych całości, które są stanami mentalnymi, ale czy ona sama ma charakter jakichś jednostek, trudno powiedzieć. To tego nie wiem. Natomiast no właśnie, tak jak już mówiłem, nie mogę pozbyć się wspomnienia albo nie mogę przestać na coś patrzeć. I to, mam takie poczucie, że to jest doznanie fenomenalne. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia dotyczyła... Przepraszam, czego tam... Aha, dobra. To być może jest troszkę nadmiarowe, ale tu znowu chodzi o to, że świadomość fenomenalna jest czysto receptywna. To znaczy ona jest charakteryzowana jako odpowiedź na bodziec. Otóż ja, to jest tak per analogiem z językiem, prawda? Jak ktoś do mnie zagada, to odpowiem. Ale jak ja znam język, to potrafię sam do kogoś zagadać. Więc jak mam tę świadomość konstytuującą, to potrafię sam stworzyć przeżycie. Więc tu coś takiego być. Dziękuję bardzo. Doktor Błaszczyk, mam taką krótką uwagę. Być może ta redukcja świadomości fenomenalnej wynika z naszego aktualnego trybu życia. Bo jak postuluje się formę świadomości ludzi pierwotnych, to ten fragment, który Andrzej opisał, jest związany z zasypianiem. To są tak zwane stany hipnagogiczne. I im akurat w przyszłości towarzyszyła na świadomość fenomenalna, to prawdopodobnie historia odkrycia benzeną przez Kekulego, czy szereg odkryć Edisona, który miał specjalną
technikę na wydobywanie świadomości fenomenalnej w stanie kryptagogicznym, kiedy są fale teta, a nie fale alfa, w stanie mózgu, gdzie są fale teta, mózg pracuje bardzo kreatywnie. Więc jest niewykluczone, że pewien tryb życia sprawił, że ta świadomość fenomenalna, czyli budowania takich światów możliwych, została po prostu poważnie zredukowana. Ja nie wykluczam tego, że początkowo była tylko świadomość fenomenalna, ona wyewoluowała i na tym to polega, że my mamy nie tylko świadomość fenomenalną. No to tak jak proste organizmy nie są zdolne do percepcji, ale są świetne w sensie. One rozpoznają, co się dzieje na granicy między nimi, a otoczeniem, a nie wiedzą, co się dzieje w pewnej odległości. Dziękuję bardzo, profesor Stanisław Krajewski. Bardzo dziękuję za to, bo wydaje mi się, że on pokazał, że trzeba coś głębiej, jakoś szerzej zakroić to myślenie o tym, czym jest świadomość. No i mi się wydaje, że może dobrym tego modem mogło być taka, no, powiedzenie hermeneutyczne, prawda? Żeby coś rozumieć, a może coś postrzegać, trzeba już mieć całą wstępną wizję tego czegoś. To znaczy, że jest to pewna polistość nieunikniona, że mamy wizję świata, żeby w ogóle dostrzegać jakiekolwiek przedmioty. I że w związku z tym to, co się tam buduje w nas, to jest cała jakaś wielka skomplikowana struktura, która tam ją dzieli na różne etapy i próbuje to analizować. To jest, wydaje mi się, na doskonały sposób wszystko. Dziękuję. To jest bardzo fajna uwaga. To też mnie kiedyś tam właśnie przyszło do głowy, że o tym nie wspomniałem, że zwolennicy świadomości fenomenalnej są zwolennikami świadomości ludzkiej, prawda? Czyli ta świadomość się rodzi z niczego. Bodziec, świadomość fenomenalna. Otóż w gruncie rzeczy, żeby pojawiła się świadomość, potrzebna jest świadomość. Dziękuję bardzo. Piotr, przepraszam. Pierwsza kwestia dotyczy pewnej charakterystyki doznań. Tutaj charakteryzuje, że trzeba było cztery własności tego znania, wśród których pojawiają się dwa, między kompatybilności. Z jednej strony mówi się, że doznanie polega na rejestracji zmian wrażenia, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, no ale wrażenia mają charakter zmysłowy. Dopowiada. A z drugiej strony mówisz, że doznania informują no, o tym, co się dzieje na styku umysłu ciała, prawda? I tak naprawdę informują o tym, co różni pewne doznania zmysłowe od takich doznań no, innego rodzaju umysłowych. Czy to można pogodzić, te dwie własności doznań? To jest jedna kwestia, a druga jest taka. Co byłoby jednostką elementarną, tak prymityzuję oczywiście, tej świadomości konstytutywnej? No bo tak, mamy sensację, wiadomo, wrażenie, tak? Mamy percepcję, która jest no, materiałem dla tej świadomości doznaniowej, no i mamy doznania. No i później mówi, że jest powiedzmy świadomość konstytutywna, tak, kontrolująca. I co było tego jednostką świadomości? Znaczy wiesz, no trudno powiedzieć, co byłoby jednostką, bo to zadałem później, tak, może wróćmy na razie do tego pierwszego pytania. To znaczy, chodzi o coś takiego, że tak jak wyobrażamy sobie, że wrażenia powstają na skutek drażnienia receptorów, mówiąc bardzo z grubsza, tak doznania powstają na skutek drażnienia powierzchni umysłu, prawda? I to doznanie może pojawić się tylko wtedy, kiedy jedno wrażenie zastąpi drugie. Bo jak masz ciągle to samo wrażenie, to nie masz żadnej świadomości. Nie masz żadnego doznania. To się poddaje habituacji. Tego nie zauważać po prostu. No dobrze, no ale wrażenia mają charakter fizyczny, tak? No. Znaczy nie są fizyczne, to są znaczy my nie potrafimy dać wartości fizycznych przypisać wrażenia. My potrafimy przypisać wrażenia liczby, ale nie jednostki fizycznej. To nie żadne tam wiesz, gramy albo jakieś inne. Bardzo, doktor Leśniak, proszę. Profesor, już odpowiedź pana, bo mnie uderzyło to, co pan profesor powiedział, że właśnie udało się znak realizować ten obszar wrażeń. Tak zabrzmiało, że nam się udało, że jakby zrobić ten wszyscy, którzy byli odpali, jakby czekali i byliby szczęśliwi, gdyby się to
nie ma problemu, kiedy mówimy o tym, jak skorelować intensywność bólu, powiedzmy, tam z siłą. Większe problemy, tak? Ale a co z bólem fantomowym? Z takimi doznaniami, w których tego bezpośredniego bodźca fizycznego nie można zmierzyć, tak? Dziękuję. To sobie to znaczy, proszę, tylko wie pan, no to jest trochę tak, że no zawsze są przypadki graniczne, prawda? No jak są przypadki graniczne, to trzeba sobie z nimi poradzić. Akurat z bólami fantomowymi też potrafimy sobie poradzić z jakichś względów, prawda? Ale mamy przykłady paradygmatyczne i przy tych przypadkach paradygmatycznych no sprawa jest prosta. Natężenie bodźca fizycznego, wartość wrażenia zmysłowego. Ból jest bardzo złym przykładem. Bardzo złym przykładem. Z wielu powodów, w szczególności dla tych, którzy mówią o świadomości. Ja nie chciałbym w to wchodzić, ale mogę pokazać, że to jest bardzo niedobry przykład. Wysoki proszę bardzo. Mi się też to wszystko bardzo podobało. Ja mam tylko taką jedną uwagę, nie zajmuję się tymi rzeczami, ale ostatnio dość dużo czasu spędziłem studium Jamesa. I przeczytałem całą jego psychologię. Spora część tych problemów to były też problemy dyskutowane w tamtym czasie. Ja sobie uświadomiłem taką rzecz, że przynajmniej wtedy to, co zmienił Jamesa, to jest ważna postać, jak w tej, zwłaszcza psychologia, nie ta psychologia, to jest jak kierunek pytania. Jedno pytanie to jest tak, jak z tych mniejszych jednostek, czy elementów fizycznych poprzez doznania, świadomość fenomenalną, możemy dojść do tych jakichś jeszcze bardziej skomplikowanych postaci świadomości konstytutywnej, czy może jeszcze bardziej skomplikowanych postaci świadomości. A drugi kierunek jest odwrotny i to jest to, co proponuje Jamesa. Mianowicie padło tutaj pojęcie strumienia świadomości. Może to trzeba uznać za tę jednostkę i zadać pytanie, jak my generujemy te mniejsze jednostki z tego, co jest tą jednostką główną. Świadomości. Jak my wygenerujemy będzie doznania stanu, prawda? Czy to coś tutaj pomaga, czy nie, to jest inna sprawa, ale w każdym razie ten kierunek pytania się zmienia. Nie wiem, czy to jest relevantna uwaga, ale... Bardzo ciekawa, dziękuję. Znaczy, problem jest taki, że nie znam nikogo, kto by coś z tego rodzaju pomysłem próbował dalej zrobić. To znaczy, nie bardzo wiadomo, jak ten strumień dalej pokawałkować. Znaczy ta intencja mi się podoba, bo to podniesie do języka, to też jest takie podejście a la Frege, nie od tych najmniejszych jednostek językowych, tylko od jednostek wyższego rzędu, ale nie tych najwyższych, nie od języka jako całości, tylko i w przypadku świadomości jest prawdopodobnie tak samo. Prawda? Takie jednostki średniego poziomu powinny.